Pozdrawiam Was bardzo serdecznie ze Szczecina. W Ewangelii według świętego Marka w 8 rozdziale, w wierszu 6 znajdujemy takie słowa. I polecił Jezus ludowi usiąść na ziemi i wziąwszy te 7 chlebów i podziękowawszy, łamał i dawał uczniom swoim, by kładli przed nimi i kładli przed ludem. Moi drodzy, wielokrotnie organizując szczecińskie biegi ekumeniczne, charytatywne, miałem okazję poznać wielu fantastycznych ludzi, którzy podjęli się bardzo heroicznie zbiórki pieniędzy, najczęściej na leczenie jakiegoś dziecka, a nawet na zachowanie jego życia. Często zaczyna się oczywiście od najbliższych, od rodziców, od rodziny, od najbliższych przyjaciół, znajomych. I tego rodzaju zbiórki pieniędzy zaczynają się podobnie jak ta dzisiejsza Ewangelia. Mianowicie, kiedy Jezus zobaczył ten tłum, który był wokół Niego zebrany, zaprosił swoich uczniów i rozpoczął swoją mowę od stwierdzenia: żal mi tego ludu. Pewnie, że rodzicom jest bardzo żal, kiedy patrzą na cierpiące swoje dziecko. Rodzi się ta empatia, to współczucie, ta chęć udzielenia pomocy nie tylko ze strony rodziców, ale również najbliższego otoczenia. Później w wielu sytuacjach, w wielu takich akcjach dalej dzieje się tak samo jak w tej dzisiejszej Ewangelii. Jezus zapytał, ile macie chlebów? Tego rodzaju zbiórki pieniędzy też często związane są z pytaniem: no dobrze, to czym dysponujemy na początek? Jaki jest nasz start? Ile mamy już pieniędzy? Jakie instytucje mogą nas wesprzeć? Co możemy zrobić? Czym dysponujemy? Bierzemy to do ręki, tak jak wziął do ręki 7 chlebów Jezus w tej dzisiejszej Ewangelii. Kiedy sobie wyobrażam tą ewangeliczną scenę, kiedy sobie wyobrażam ten moment, kiedy Jezus podnosi te chleby do góry i patrzy na ten wielki tłum, który jest wokół Niego zgromadzony. Moi drodzy, czy to nie jest moment, kiedy te ręce chcą nam opaść? Jak często podejmując się jakiegoś zadania, na przykład chęci pomocy komuś, dochodzimy do wniosku: no tak, ale co to jest tych 7 chlebów w kontekście nakarmienia tak wielkiego tłumu? Często to może być bardzo zniechęcające. Możemy sobie powiedzieć: nie damy rady, jest tego za mało, jest niewystarczająco. Przerasta nas to zadanie, przed którym zostaliśmy postawieni. Ale idąc za głosem dzisiejszej Ewangelii, zrobimy coś innego. I w wielu tych akcjach, w których uczestniczyłem, zrobiono dokładnie tak, jak dzisiaj opisuje to Ewangelia. Wzięto to, co było na początku do ręki, tych symbolicznych 7 chlebów, bo Jezus podziękowawszy, łamał i dawał. Wdzięczność. Wdzięczność, moi drodzy, za każdego człowieka, który przyłącza się na przykład do jakiegoś dzieła miłosierdzia. Wdzięczność za każdą złotówkę, wdzięczność za każdą podjętą inicjatywę. To jest to, co dzieje się w tej dzisiejszej Ewangelii. A potem Jezus dzielił to, łamał i dawał, rozdawał. Często, moi drodzy, w takich akcjach właśnie charytatywnych jest podobnie, a to dzielenie polega na tym, że komuś udało się zorganizować jakąś małą inicjatywę i zebrano 500 zł, ale o tym mówimy. To chwalimy, za to dziękujemy, jesteśmy wdzięczni. I kolejni podejmują kolejne próby. Tak oto nie jeden 4-tysięczny tłum, nie tylko taki jak w tej dzisiejszej Ewangelii, ale nie jeden taki symboliczny 4-tysięczny tłum został nakarmiony. Chociażby w Szczecinie. Franek, który był bardzo ciężko chory i potrzebował wielu milionów na to, żeby uratować jego życie. Tak, dzisiaj jest już uratowany. Wiktoria, wspaniała mała dziewczynka, która urodziła się z deficytem nóżek. Dzisiaj biega na własnych nogach, jeździ na rowerze. Kajtek,
autystyk, który dzięki zebranym pieniądzom przechodzi regularne, piękne terapie, dzięki którym ten chłopak pięknie się rozwija i pięknie żyje. Moi drodzy, życzę nam wszystkim, abyśmy, stając wobec wielkiego wyzwania, niezależnie czy będzie to wyzwanie mające charakter taki nasz, osobisty, prywatny, czy też wtedy, kiedy nasze serce zostanie poruszone historią czyjegoś życia, życzę nam, żebyśmy postępowali tak, jak w tej dzisiejszej Ewangelii. Brali to, co mamy, z wdzięcznością, dziękowali, a potem dzielili i łamali. A potem, moi drodzy, a potem niech się dzieją cuda. Tego wam życzę, wszystkiego dobrego. Amen.